Ponad 130 tysięcy złotych, tyle będzie kosztować całość planowanej inwestycji. Udało się pozyskać finansowanie z dwóch niezależnych źródeł. Jedno to było Ministerstwo Cyfryzacji na poprawę warunków szerokopasmowego internetu we wsiach i w gminach miejsko-wiejskich, a drugie to konkurs ogłoszony przez Komisję Europejską na 15 tysięcy euro. No tutaj też udało się nam pozyskać pieniądze, także łącznie mamy ponad 130 tysięcy na to, żeby uruchomić przez najbliższe 2 lata około 30 hotspotów na terenie całej gminy Chocianów, w tym w każdym sołectwie. Z bezpłatnego internetu będzie można skorzystać m.in. w świetlicach parku, placach i budynkach publicznych. Będziemy chcieli, żeby na każdej wsi w naszej gminie pojawił się hotspot po to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z niego chociażby przy świetlicach wiejskich, a tam, gdzie ich nie ma, no to oczywiście wychodzimy z inicjatywą, że te świetlice powstaną. Także to jakby jest połączona kwestia obietnic, która będzie realizowana. Jeżeli chodzi o miasto, no to oczywiście w miejscach, gdzie najbardziej mieszkańcy tego potrzebują. Gmina ma teraz 18 miesięcy na wdrożenie zadania w życie. Prędkość pobierania danych musi być na poziomie co najmniej 30 MB na sekundę. I w najbliższym okresie będziemy jakby wdrażali ten projekt w życie, ponieważ jest to też połączone z kwestią monitoringu w naszej gminie, ponieważ, no, proszę mi wierzyć, mieszkańcy tego oczekują. Nasza gmina jest bardzo słabo jakby pod tym kątem rozwinięta. Przypomnijmy, że nowoczesny monitoring w całej gminie ma się pojawić w ciągu 3 lat. Będzie wdrażany etapami.